Cześć, witam. Tytuł Państwo Poł, no bo przeczytałam dwie książki właśnie o tym, o Państwu Poł. Przeczytałam, to jest takie kłamstwo, ale powiem za chwilę dlaczego. Najpierw Lynn Cullen, Pani Poł. Gruba, bardzo pięknie wydana. Nic tylko czytać. No i faktycznie, patrząc na ten tytuł, myślałam, że będzie to książka o żonie Edgara Poe, ale to jest nieprawda. Jest to książka niewłaściwie, tylko o jego kochance. I ona jest tutaj narratorem, nazywa się Frances Osgood. Cała książka rozgrywa się w latach 1845-47. A więc niecałe dwa lata, jesteśmy w Nowym Jorku, właśnie Frances Osgood jest narratorką tej książki, jak już powiedziałam, jest matką dwóch córeczek, którą właśnie opuścił mąż, w sensie od kochanki do kochanki, był znanym portrecistą, no i z każdą tą swoją portretowaną damą miał romans i u niej mieszkał i pozostawił żonę bez środków do życia. Mieszka kątem u przyjaciół, jest początkującą poetką i dziennikarką. Pewnego razu poznaje na wieczorze literackim Edgara Poe i romans jest no bardzo ognisty. Wspólne dziecko, a w tle żona Edgara Poe, czyli Virginia, którą poślubił, kiedy tejże Virginia miała 13 lat. Teraz już są 10 lat po ślubie, a więc ma 23 lata i gdzieś z oddalenia ogląda ten romans i wiele innych romansów swojego męża, cierpiąc w ukryciu. Tym bardziej, że jest chora. Ma nieustający bronchit, ale wszyscy wiedzą, że to są suchoty i że dni Virginii tak naprawdę są policzone. No i to już jest koniec. Co powiem o tej książce? No, średnia. Średnia książka, dlaczego średnia? Spodziewałam się właśnie... Czego ja się właściwie spodziewałam? No, spodziewałam się właśnie historii żony Edgara Poe, a nie takiego romansu. Bo, co jest interesujące w tej książce? Kiedy odsiejemy te romansowe rozdziały i fragmenty, to pozostaje nam obraz Nowego Jorku, obraz literacki, obraz spotkań literackich, obraz... nie wiem, kontaktów towarzyskich, pojawiają się na stronach tej książki prawdziwe postacie, które wtedy żyły, no i były znane w świadku nowojorskiej bohemy, że tak powiem. A także jest tu wiele interesujących spostrzeżeń na temat tego, co wolno kobiecie, a czego nie wolno. Przede wszystkim kobieta jest własnością swojego męża i ostrzegają przyjaciele Frances, że kiedy zdecyduje się na romans z Edgarem, no to może zostać pozbawiona opieki nad swoimi dziećmi, ponieważ jest własnością mężczyzny. Mówią tak, już mówię, a mnie się bardzo podoba, że pani Osgood sama decyduje o swoich sprawach. To zamężna kobieta sam pan rozumie, powinna konsultować się z mężem w sprawach finansowych i osobistych. Innymi słowy, osobiste pragnienia kobiety zamężnej są bez znaczenia. Tak już jest. Nie jestem własnością Samuela. Z punktu widzenia prawa tak jest. A więc, gdyby ten romans został ujawniony, to pozbawiono by Frances opieki, jak już powiedziałam, nad córkami. No i właśnie mąż ją tym szantażuje. Ciekawe zjawisko zostało tutaj opisane przez autorkę, czyli tak zwana lisztomania. Nazwa pochodzi od węgierskiego kompozytora Franciszka Liszta i tę lisztomanię autorka opisuje tak. Uwaga na lisztomanię. Wszyscy słyszeliśmy o pewnym fenomenie, który przetoczył się przez Europę. Na widok Liszta kobiety zmieniały się w rozhisteryzowane bestie. Rozpychały się łokciami, by tylko być bliżej niego. Mieć szansę złapać coś, czego on dotknął. Choćby chusteczkę, rękawiczki,
pęknięte struny od pianina, z których sporządzały sobie biżuterię lub w innej formie nosiły przy ciele. Wyobrażały sobie, że choć odrobina tego człowieka należy do nich, fusy z jego kawy, także ginęły w tajemniczych okolicznościach, a potem się znajdowały u pań w małych fiolkach. Podobno jedna z jego wielbicielek nosiła przy sobie niedopałek cygara w medalionie ozdobionym diamentami, na którym były wyryte litery FL. I właśnie ta lisztomania, jak tutaj mówi jeden z złośliwców, jest charakterystyczna również dla Edgara Poe. Kobiety za nim szaleją, nie wiadomo dlaczego. Jest on takim rozchwytywanym celebrytą i każda kobieta właściwie jest na jego skinienie. On może realizować swoje wszelkie pragnienia. Dlaczego kobietom nie wolno mówić otwarcie o swych pragnieniach, a mężczyznom o swoich można? Przecież to niezgodne z porządkiem rzeczy. Ponieważ zniszczylibyśmy naszą cywilizację. Bez zasad ludzkość nie zrobiłaby żadnego postępu, ale te zasady dotyczą tylko kobiet. A więc taka sobie obserwacja obyczajowa. No co robi Virginia? Virginia cierpi i mówi, że nie podda się bez walki. Szantażuje oczywiście męża i kochanka. No ale jest na straconej pozycji. Dowiadujemy się, dlaczego tak naprawdę Edgar Poe się z tą Virginią ożenił. Była ona jego kuzynką. No, książka czyta się bardzo szybko, ale nie tej pani Poe się spodziewałam. Chociaż z biegiem czasu na Frances Osgood zaczęto mówić pani Poe. No i druga książka, Matthew Perla pod tytułem Cień Poego. Akcja dzieje się w XIX wieku w Baltimore. Oto pewien młody prawnik przeczytał nekrolog o śmierci Edgara Allana Poe i złożeniu go we wspólnym grobie. I nie wiadomo na jakiej podstawie zaczął domniemywać, że ta śmierć nie była naturalna, że ktoś do tej śmierci się przyczynił i podejmuje swoje śledztwo, aby wyjaśnić prawdziwe przyczyny tej właśnie śmierci. To staje się jego obsesją. Doczytałam do tego miejsca i jakoś mnie to nie kręci. To znaczy te argumenty naszego narratora nie są przekonywające, a po drodze autor funduje nam opis jego perypetii osobistych, czyli związku z narzeczoną, dziewczyną, która jest długo już jego narzeczoną i kiedy nadszedł wieczór oświadczyn, to nasz bohater zapomniał się oświadczyć, bo myślał tylko o tajemniczej śmierci Edgara Poe i ta śmierć, jak mówię, była dla niego pewnego rodzaju obsesją. Nie przeczytałam do końca, jakoś mnie ta książka nie pociąga i dlatego mam do Was pytanie, czy kończyć, czy zostawić tak jak jest. Czy narracja się rozwinie, będzie tam coś naprawdę wyjątkowo ciekawego i że, jak mówię, warto ją przeczytać. Cień Poego, co Wam to przypomina? Oczywiście Jarosław Mikołajewski, Cień w cień, czyli za cieniem Zuzanny Ginczanki, no ale to nie jest tego typu książka. Tak więc jeżeli macie jakieś książki o małżeństwie Poe, bardzo ciekawe i które polecacie, to bardzo proszę o te polecenia. A ja dziękuję i do zobaczenia.